Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kiedy zastanawiamy się nad tą kampanią, nad jej przebiegiem, nad celami, które legły u podstaw stworzenia tego projektu, to zawsze przychodzi nam, przynajmniej niektórym z nas, na myśl, jakie cele osiągnęliśmy, kiedy realizowaliśmy poprzednie kampanie, zwłaszcza kampanie Wszyscy Równi, każdy inny. Ja myślę, że to była chyba taka pierwsza kampania, która wyzwoliła ogromny potencjał społeczny, który pozwoliła zaangażować się młodzieży naprawdę w takie cele, które są bardzo bliskie właśnie tej kampanii. Oczywiście myślę, że tamta kampania była widoczna poprzez jej widoczność fizyczną, a więc poprzez to, że ona dotykała znacznie szerszy być może krąg osób, i tutaj Państwo się zdziwicie, szerszy, a więc ten krąg osób, który nie ma dostępu do internetu, bo również musimy pamiętać o tych, którzy znajdują się poza internetem. Ale dlaczego o tej kampanii wspominam? Dlatego, że uważam, że tego typu działania Rady Europy mają niezwykłą nośność społeczną. One uświadamiają, czym są standardy europejskie, jak należy postępować, że te standardy właściwie nie są standardami narzuconymi, tylko związanymi są ze współczesnym rozwojem Europy, o której tak bardzo interesująco pisali mędrcy, powołani grupa mędrców, powołana przez sekretarza generalnego w 2011 roku, żyjąc razem, łącząc wolność i różnorodność w XXI wieku. Bardzo polecam Państwu ten materiał, w którym mówi się o tym, że właśnie wolność i różnorodność to jest podstawowa charakterystyka XXI wieku. Bardzo żałuję, że ten raport, który ma niezwykłą swoją aktualność również w kontekście kampanii, nie został jak dotąd przetłumaczony na język polski, a naprawdę to jest taki właściwie materiał przemyśleń, głębokich refleksji i również zaproponowania pewnych rozwiązań, które wobec wyzwań XXI wieku. No tak, ale mówimy o XXI wieku. Państwo tutaj przytoczyliście definicję mowy nienawiści. Powinniśmy wspomnieć, że ta definicja mowy nienawiści została stworzona 15 lat temu w dokumencie Komitetu Ministrów, rekomendacji Komitetu Ministrów dotyczącym właśnie mowy nienawiści w 1997 roku. Czyli przyszedł czas, rzeczywiście przyszedł czas w tej chwili na stworzenie, na rozszerzenie tej definicji. O definicji dotyczącej mowy nienawiści niedawno, we wrześniu, rozmawialiśmy na takiej bardzo ważnej konferencji zorganizowanej przez Radę Europy i ministra Boniego, konferencji dotyczącej właśnie mowy nienawiści, i stawiane były pytania, gdzie leży odpowiedzialność, kto ponosi odpowiedzialność, jakie są środki zaradcze. Ja również odwołuję się i polecam Państwu zapis z tej konferencji, który jest na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, i tym bardzo praktycznym zaleceniem skierowanym również do Rady Europy było to, że należy zdecydowanie zredefiniować mowę nienawiści. To jest zupełnie inny czas i inne wyzwania. Jak troszkę tak prawniczo patrzę na tę kampanię, to chciałam powiedzieć, jaki moim zdaniem byłby ważny efekt tej kampanii. Ważnym efektem tej kampanii powinno być nadanie też pewnej nośności i upowszechnienie dorobku prawnego Rady Europy i właśnie standardów europejskich zawartych w tym dorobku prawnym. Na przykład
warto sobie powiedzieć, dlaczego protokół 12 do Europejskiej Konwencji, który ma tak wielkie zastosowanie właśnie wobec tych zjawisk, o których mówimy, nie został podpisany, nie został ratyfikowany. Dlaczego konwencja o cyberprzestępczości została podpisana, ale nie została ratyfikowana? Dlaczego protokół dodatkowy do konwencji o cyberprzestępczości, który dokładnie dotyczy tego, o czym mówimy, czyli kryminalizacji aktów mowy nienawiści poprzez internet, dlaczego nie został ratyfikowany? Czyli ja myślę, że ta kampania powinna też być takim wyzwaniem dla nas wszystkich, nie tylko dla młodzieży, żeby nadać tym standardom europejskim zawartym w konwencjach, żeby nadać realny byt w postaci ich przyjęcia przez państwa członkowskie. Mówimy w tej chwili o Polsce. Należy moim zdaniem właśnie do tego wrócić, przyspieszyć ratyfikację. Przyznam się szczerze, że nie śledziłam losów protokołu dodatkowego i konwencji o cyberprzestępczości. Mam nadzieję, że jednak to będą te główne akty prawne, które będą ratyfikowane. Proszę Państwa, chciałabym bardzo Państwu podziękować za zaproszenie do udziału w dzisiejszej debacie. Uważam, że Państwa energia, Państwa, powiedziałabym, niezwykły potencjał może naprawdę zrobić bardzo wiele. I chciałabym też powiedzieć, że nie zapominajmy o tym, że mowa nienawiści to jest i droga rozpowszechniania, i to nie tylko jest online, ale również offline. I o tym będziemy mówili w najbliższą sobotę na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To jest taki warszawski dialog na rzecz demokracji. Jest jeden panel poświęcony właśnie temu zagadnieniu. I również w sobotę będziemy mówili też z sędziami i prokuratorami z całej Polski o standardach antydyskryminacyjnych, europejskich standardach antydyskryminacyjnych. Bo jak widzimy, również i to środowisko wymaga, powiedziałabym, takiej, czy powiedziałabym, że powinna być większa otwartość myśli i moduły dotyczące szkoleń w tym zakresie powinny być również adresowane do tak kluczowej grupy, jaką są sędziowie i prokuratorzy. Bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję i życzę naprawdę owoców tej kampanii. Dziękuję.